Historia zaczyna się, gdy oszust odnajduje kontakt do pani Bożeny, 75-letniej mieszkanki Sosnowca. Kobieta wysyła do niej pierw maila, podając się za policjantkę. Zamieszcza w nim informację o tym, że jej konto bankowe jest narażone na niebezpieczeństwo ze strony oszustów w banku. W wiadomości prosi ją o podanie numeru telefonu i czeka na informację. Kobieta nieświadoma podstępu podała jej hasło. Kilka dni później dzwoni do niej telefon. Halo? Dzień dobry. Z tej strony Zuzanna Chryzantema, funkcjonariuszka policji. Kontaktowałam ostatnio się z panią przez maila. Pamięta pani? Tak, pamiętam, ale nie rozumiem, o co dokładnie chodzi. Nigdy nie podejrzewałabym, że pracownicy banku są do czegoś takiego zdolni. Jest to grupa ludzi, którzy będą wypłacać z pani konta takie kwoty, które nie będą wzbudzały podejrzeń. Następnie zablokują pani konto i wypłacą resztę pieniędzy. Co ja mam w tej sytuacji zrobić? Trzymam na koncie wszystkie moje oszczędności. Przede wszystkim proszę zachować spokój i otrzymać to w tajemnicy, ponieważ nie wiemy, kto jest w to zamieszany. Do ustalenia tego będzie nam pani potrzebna. Od dziś pracuje pani dla nas, jako informator. Dobrze, co mam zrobić? Będzie musiała pani pójść do banku i przyjrzeć się dokładnie personelowi. Następnie wypłacić wszystkie pieniądze z konta i wraz z informacją o pracownikach przekazać je nam. Przepraszam, ale po co wam moje pieniądze? Gdy pracownik będzie je przeliczał, zostawi na nich odciski palców. My przyjrzymy im się i wpłacimy pieniądze na pani nowe konto. No dobrze, jeśli w taki sposób mam pomóc, to niech będzie. Super. Prosiłabym, aby była pani jutro ze wszystkimi rzeczami o 16:20 w parku. Dobrze, będę. Do widzenia. Do widzenia. Następnego dnia w parku Bożenka czeka, gdy nagle podchodzi do niej oszustka. Dzień dobry, przygotowała pani wszystko? Dzień dobry, tak, mam. Tu ma pani pieniądze wyliczone, a tu ma pani informację o każdym, kogo widziałam wczoraj w banku. Dziękuję. Czas na mnie, ponieważ tak samo jak pani, bardzo zależy na tym, aby szybko rozwiązać tę sprawę. Do widzenia. Do widzenia. W wyniku oszustwa pani Bożena straciła 20 tysięcy złotych. Pamiętaj, nie daj się oszukać. Policja nigdy nie prosi o pieniądze.